Program Praca Jestem na Tak jest kontynuacją zeszłorocznego projektu, w którym to niepełnosprawni odbywali praktyki zawodowe w hotelach i pensjonatach. W tym roku jego forma została rozszerzona. Oprócz szkolenia w zawodach związanych z branżą usług turystycznych i hotelarskich, także szkolić w zawodach związanych z doradztwem ubezpieczeniowo-finansowym. Z naszych badań bowiem wynika, że właśnie to jest nisza, w której rewelacyjnie osoby niepełnosprawne mogą się poruszać. Jest co prawda ten projekt adresowany do osób ze średnim i wyższym wykształceniem, bo ci właściwie najbardziej pozostają bez żadnej oferty. Niemniej jednak również chodzi o tych, którzy mają ten lekki stopień niepełnosprawności. To szansa na pracę dla 60 niepełnosprawnych osób. Projekt, tak jak poprzednio, jest realizowany na terenie 6 województw. Będą dostawali za te staże pieniądze. Oczywiście to nie można tylko przyjść do kasy i zabrać pieniądze, tylko trzeba uczestniczyć we wszystkich zajęciach warsztatów takich, które się składać będą ze spotkań z prawnikiem, z psychologiem, być może jeszcze z innymi specjalistami, które będziemy dobierali w zależności od zainteresowania grupy. Rekrutacja do projektu rozpocznie się w lutym. Zainteresowani wzięciem w nim udziału mogą uzyskać więcej informacji w krakonoskim sejmiku osób niepełnosprawnych.